Cześć. Dzisiaj sobie sprawdzimy gry Marvel Avengers. Pierwsze podejście, ściągnąłem tą grę. Dopiero z wami uruchomiłem też pierwszy raz w życiu, naciskam ten przycisk start. Więc naciśniemy sobie go, teraz nacisnę. Dobra, wciśnięte. O, oczywiście, kurde. Dopiero teraz mi to się pokazuje, ta ikonka. Ale to jest właśnie Game Pass. Nasz kochany Game Pass. Dlatego sobie tu gierki z Game Passa blokowuję. No dobra. Dość. Każe mi to, kto UR zeskanować. Zobaczę, gdzie on czyta. Ale widzicie przynajmniej, że to nie jest taka gierka, co od razu. Jeszcze sobie jest Steam'a. Bo lepiej Facebooka nie brać teraz, bo tu są różne, ja się dzieje. 10 later. Dobra, weźmiemy sobie za pomocą Facebooka, będzie szybciej. Dobra. Tutaj na ekranie wszystko widzieliście, a mi się kamerka rozłączyła. Więc kawałek nagrania nie będzie, od tej pory będziecie mi widzieć. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. Czyli przywitania też nie będzie, zdarza się. Zostawię to w ten sposób, bo tu troszeczkę rzeczy już porobiłem. Chciałem zobaczyć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dobra, mamy tutaj te postaci. Teraz tak, ustawienia. Wyjdziemy na sekundę. Rozdzielczość wyłączona. Synchronizację pionową sobie. Włączę. To jest niepotrzebne. Pełny ekran, dobra. Stosuj zmiany. Dość. Dynamiczny DSL, dobra, 60 klatek. To niech sobie DSL będzie włączony. Okej. Okay. Tu są jakieś tryby. Wejdziemy sobie na przykład w operację. Zobaczymy. Inicjatywa, jeszcze tryb. Wejdziemy sobie w operację. Zobaczymy, co to jest. Wejdziemy sobie na łatwy na razie. Zobaczymy, co to jest, żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Chcę po prostu tą grę zobaczyć, wejrzeć, a później. Dostrzegamy coraz częściej, jak ludzie wykorzystują swoją władzę. Ale Avengersi tacy nie byli. Wierzyłam w to z całych sił. To wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu. Być może właśnie na to czekałam. Może w końcu jestem częścią czegoś większego.
widać most, Abu, popatrz. Już czas? O, fotele się nie rozkładają. Przepiękny. Jak można nazwać most Golden Gate, skoro nie jest złoty? Pewnie jest już mnóstwo dzieciaków. Założę się, że ich opowiadania są lepsze. Rywalizacja czyni nas silnymi. A co jeśli im się nie spodoba? Co jeśli nie będzie pasować? Przecież historia musi być idealna. Po urodzeniu twój brat mówił, że masz wyłupiaste oczy. Co? Ale według mnie były najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałem. Wszyscy jesteśmy niezwykli. Powinnaś być dumna z tego, kim jesteś. Kocham cię, Abu. Ja kocham cię bardziej. I jestem pewien, że wygrasz konkurs. O, wyobrażasz to sobie? Nagrodę za najlepszy fanfic zdobywa opowiadanie Avengersi kontra złe jaszczury z kanałów autorstwa Kamali Khan, a tłum zaczyna szaleć. No i o to chodzi. Obiecaj mi coś. Wygrasz czy przegrasz? Zawsze będę dobra, Abu. O, Beta. Dobro nie jest tym, kim jesteś. Tylko tym, co robisz. Jesteś kochana. Po lewej stronie widać bazę Avengers na zachodnim wybrzeżu. Niedługo wylądujemy na chwilę. I są trochę te fabulny tryb jest trochę. Żywniki. Szybko, Abu, idziemy! Dobrze, dobrze. Nie śpiesz się tak. Teraz zobaczymy, czy będę padem grał, czy... To niesamowite. Idę na konkurs fanfiku. Witamy na turnieju Avengers. Wszyscy goście VIP finaliści konkursu na tarnę. Rety! Dobra, spróbujemy padem. Witamy na dniu Avengers. Trzeba przytrzymać. Witam finalistkę. Jak się nazywasz? Kamala Khan. A to mój tata. Yusuf. Khanowie, świetnie. Nie zapomnijcie wziąć udziału w polowaniu na komiksy. Zbierzcie wszystkie 5, żeby dostać wyjściówkę na balkon dla VIP. Mając je wszystkie, zeskanujcie telefon przy windzie i załatwione. Miłej zabawy! Nie wystarczy ci już tych komiksów. Ale balkon dla VIP-ów! Muszę! Że musisz zeskanować kody kreskowe, żeby dostać przepustkę. Jeden kod. Chodźcie tu, zapraszam! Mało brakowało. Chcesz dostać jeden z naszych komiksów, Fish? Trafiaj w czerwone cele, ale nie w zielone. 150 punktów, żeby wygrać. Żaden problem! Ruszajmy! Wiem, że chce pan spróbować. Muszę spróbować jeszcze raz. Szybko, szybko! Szybciej!
Chodźcie tu, kto chce zostać czarną wdową? Trafię w czerwone cele, ale nie w zielone. 150 punktów, żeby wygrać. Żaden problem. Ma 150, czy myślę, że 100. Dobra, spróbujemy sobie coś innego. Grafika, sterowanie bardzo fajne. Kurka. Wszystko okej? Nie, już mam ten komiks. Potrzebuję tego z Kapitanem Ameryką, żeby mieć całą kolekcję. Czekaj, może się wymienimy, jeśli masz podwójne egzemplarze? Ha, jasne. Super, do zobaczenia. Idziemy, patrzymy sobie po prostu, co tutaj jest. Idziemy do domenu głównego, zobaczymy jeszcze inny tryb, albo drugi tryb. Tyle tych gier naprawdę. Coś się nie gra w premierze, to już. Ja gram na razie na padzie, zaraz zobaczymy, może na klawiaturze sobie pogadam. Zobaczcie, jak ładnie te postacie zrobiły. Komandor Hill, jak wygląda sytuacja? Dobrze pana znowu widzieć, kapitanie. Szkoda, że w takich okolicznościach. Wydaje nam się, że AIM może mieć nowego przywódcę. Kogoś z ambitnym planem rozszerzenia ich działalności. Czy to nadal ambicja, jeśli masz po swojej stronie rząd i opinię publiczną? Możemy sprawić, że ludzie zmienią zdanie, Tony. Nawet jeśli będziemy musieli działać poza prawem. Cóż, uwielbiam łamać zasady. S.H.I.E.L.D. dopiero wstaje na nogi, ale udało nam się zebrać informacje o działalności AIM. Nie tracili czasu po San Francisco. Ale jest w tym coś dziwnego. Wszystkie źródła mówią, że AIM eksperymentuje z technologią klonowania, nowymi syntoidami i najprawdopodobniej badają zastosowania energii kosmicznej. A już myślałem, że to klonowanie było dziwne. Świat nadal potrzebuje Avengers. Może teraz bardziej niż kiedykolwiek. Możecie na nas liczyć. Dobrze. Jeśli nasze informacje potwierdzą się, będzie nam potrzebna każda pomoc. Jeśli chcecie, mam przygotowanych kilka operacji terenowych. Pokój Harm znowu działa na dolnych pokładach, więc możecie poćwiczyć. Czeka nas sporo roboty.
Proszę pana, pomogłem agentowi Wu opracować nowy protokół pokoju Harm, żeby mógł pan wypróbować zbroję w wersji czwartej. Dzięki temu szybko wróci pan do formy. Hej, wciąż jestem w formie. Umysłowo. Jak mówiłem, agent Wu spotka się z panem w pokoju Harm niedaleko hangaru. Laboratorium. Dobrze wyglądasz, Iron Man. To jest. Nieustraszony śmiałku, zechcesz ze mną pomówić? Na wszelki wypadek przypominam, że pokój Harm jest na dole. Musi pan wyjść tymi drzwiami po prawej. Dziękuję za te kompletnie niepotrzebne wskazówki, Jarvis. Nowy wizerunek? Mogę ci pomóc. Dawno już nie byłam w pokoju. Idę na dół. Znam agenta Wu? Dał mu pan prezent ślubny. Ładny? Nie wyposażył pan mojego oprogramowania w taki algorytm oceny wartości. Sprytny unik. Ten pokój? Gdzie jest ten hangar cały? To bardzo ładnie. No to zarejestrowaliście już dzisiejszą zmianę? Tutaj? Czy naprawdę czytam gdzieś? Się, bo chyba to było trzeba jeszcze. Dzień dobry, śmiałku. Obejrzyj moje towary. Kamalo, jesteś gdzieś tutaj?
laboratorium naukowe. Izolacja udana. Żadnych naruszeń. Poruję. Tutaj laboratorium techniczne. Wszystkie systemy optymalne. Nie przeszkadzajcie sobie. Wiecie, że mnie tu nie ma. Gdzie tu mamy iść? Bo tu jest zrobię co się da, ale proszę też o pomoc. Dobrze. Ale dobrze, bo zaraz bym najlepiej się odezwał, coś tam. O tutaj. Ładnie zrobię. Rozkład i żyje. Powinno być jakoś inaczej, intuicyjnie wskazane. Tu iść. Zapomniałam już, jak upierdliwe były starsze modele. Kurde, bo chciałbym...
jest bardzo ładna. Trudzony śmiałku, zechciej mnie wysłuchać. Nie chcę się tu cofnąć, to jest gdzie indziej zejść. Dobrze się tam. Mam towary na sprzedaż, jeśli chcę na złoto. Witamy, panie Stark. To są wejścia do tych laboratoriów. Komandor Hill wciąż próbuje przygotować pan. Jak powiedziane, żeby tu. Jak dalej? W dolnych układach. Idziemy tutaj. A ja już nie śmiałby, to było to. Cześć! Podobno przygotowałeś dla mnie pokój Harm. Pan Stark! O. Wow! Dawno się nie widzieliśmy, to znaczy od ślubu. Jejku, dylnało się. Mam nadzieję, że podobał się ten... No, mieliśmy rozmawiać o pokoju Harm. A, no tak. Skalibrowałem go pod pańską zbroję w wersji czwartej, zgodnie ze specyfikacją podaną przez Jarvisa. Jesteś dżentelmenem i naukowcem, kolego. Dzięki. Tutaj zdobowa. To automatycznie. Piękna gra. Naprawdę fajnie się podegra. To było wspaniałe.
Nie wiem, czy tutaj nie będzie lepiej przejść na czasem, no. Dobre, zaliczone. Upierdliwe. Łatatka przeskoczyłem i co? Najgorsze to jest... Tym bardziej, że chyba raz... To jest. Teraz tego nie można pominąć. Teraz chyba. Ej, nie było nad nim. Dobra, klawiaturą moment to zrobiłem.
Dobra, mamy to. Dobra, przez chwilę mi też nie było na kamerce. Teraz już jestem. Ale patrzymy, co tutaj jest. Dobra, bo to gram. Tu też na myszkę przesiądę, zobaczymy.
Nie wiem, jak pierwszy raz zaliczyłem to. Dobra, to muszę skończyć. Nie wiem, o co to... Aha. Już wiem, o co chodzi, dobra. Już wiem, o co chodzi. Wiem. Okej, okay. W tym miejscu sobie zakończymy. Moja opinia jest pozytywna. Na pewno w tą gierkę sobie pogram. Ciekawa tematyka. I myślę, że sobie jeszcze kiedyś taki zrobimy pełnoprawny gameplay. Nie wiem, kiedy to będzie. Myślę, że tam jeden, dwa odcinki pokażą, jak już troszeczkę ta fabuła nabierze. Na razie. Cześć. Pa. I co jest ważne, tak gra ma klimat. Naprawdę grafika ujmuje super elegancko wszystko. I widzicie, trzeba tam konto założyć, trzeba to się dalogować, odpowiednio wszystko poustawiać. To jest widać, że to jest gra zrobiona jako usługa, że ona myślę, że będzie dłużej rozwijana cały czas, to będzie się warto w nią zająć. Tym bardziej z Game Passem pograć sobie, zobaczyć. Na razie.